Cześć, z tej strony Deseo, witam Was w kolejnym odcinku z serii Tomb Raider The Last Revelation. Skończyliśmy ostatnio bibliotekę. Natomiast teraz będziemy zbliżać się do świątyni Kleopatry. Tylko zanim się tam udamy, ja się jeszcze tutaj rozejrzę. W ogóle jak rozpoczynałam spadanie tutaj w dół do tej lokacji, był taki dźwięk sekretu. O, zobaczcie, mamy okulary z rozbitym szkiełkiem, prawdopodobnie Wąkroja, kiedy też próbował tędy uciec. Gdzie są te okulary? Broken glasses. No dobra. Mamy drabinkę. I lecimy. Nie zamknąłem sobie stopera. Niech ona się tu wspina. A ja sobie strzelę stoper. Dobra. I jest. Okej. Zagapiłam się. Dobra. Aha, i wychodzimy sobie tutaj tędy. Dobra. I wszystko jasne. No to wskakujemy. To było ekstra. Dobra, nieważne. Lecimy. Mamy dwa artefakty, które nam są potrzebne, aby dostać się tutaj, do tej całej świątyni. Czekajcie, to chyba tędy trzeba było płynąć. Tak. Tak. Ok, prąd nas zniósł i teraz tutaj, tu trzeba uważać, bo mamy tutaj pływającego gdzieś rekina, ja go póki co nie widzę, ale na pewno on gdzieś tutaj krąży. Więc tak, wypływamy sobie w pierwszym, lepszym tutaj miejscu, bo jest i po lewej stronie, i po prawej stronie. Okej. Okay. Oho. Jest dziad jeden. I to samo mamy z tej strony. Oj, Lara. Ok, i tym sposobem otworzą nam się tutaj główne wrota. O ludzie, ale się tu wchrzaniłam. I co, jeszcze mnie hapsnie? Nie, może nie. On tutaj chyba nie wpłynie. Przynajmniej nie powinien. Okej, jesteśmy. Pięknie. Dobra, ja bym sobie to zasejwowała. I co, lecimy. Tutaj chyba nic nie było. Tego pana sobie darujemy. Niepotrzebna strata amunicji z bełtów. A, tutaj są trzy pary drzwi, natomiast bodajże chyba te lewe są prawidłowe, bo wszystkie inne to są po prostu ślepe uliczki. Nic tam dosłownie nie ma. Teraz zobaczymy, czy się zgadza. Okej, mogłam się mylić w takim razie. To sprawdzimy sobie z tej. O, tutaj powinniśmy płynąć. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Poznaję to miejsce. Tutaj weźmy sobie shotgun, ponieważ mamy nowego przeciwnika. Proszę bardzo, takie harpie. Pół kobiety, pół ptak. Są to strażnicy Kleopatry. A zresztą, czemu ja skrótem tego nie robię? Dobra, pozbierajmy sobie najpierw tutaj wszędzie amunicję. A, jeszcze. To będą dość ciekawe teraz poziomy. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć sekret. Natomiast zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ja bym chciała się zmieścić tutaj akurat tym razem w jednym odcinku. Mam dzisiaj trochę więcej czasu i moglibyśmy dać radę. Przepraszam Was bardzo, już wracamy do gry. Mówiłam o tym, że chciałabym się zmieścić tutaj w jednym odcinku. Mam taką szansę, dlatego że dzisiaj mam trochę więcej czasu, ale to tylko i wyłącznie zależy od tego, czy ja po prostu tej rozgrywki dzisiejszej nie zmaszczę. W sensie takim, że nie wiem, nie będę błądzić. Wydaje mi się, że pamiętam przejście tych epizodów, natomiast mogę się mylić. Dobra. Wyciągnęliśmy teraz, wydubała Lara teraz takie jakby skorupy skarabeuszy. Oczywiście są to pułapki, z których wychodzą takie małe skarabeusze. Natomiast nam te skorupy są bardzo potrzebne. Ja Wam później pokażę oczywiście, do czego one nam będą potrzebne. Teraz tak. Zamknęły się za nami drzwi i teraz, aby się stąd wydostać, oczywiście będą nam te przeszkadzać robale. Są naprawdę bardzo upierdliwe i bardzo uciążliwe. Okay. Na takich wysokościach one się potrafią wspinać, natomiast tutaj już wydaje mi się, że jest zbyt wysoko i tutaj nie ma takiej opcji, żeby to przeszło. Patrzcie, jak mnie już zażarły. Wezmę sobie... Otworzyło nam się tutaj wejście w podłodze. Ja sobie tutaj przeskoczę. O, nie udało się. No trudno. I teraz tak, żeby się dostać tam na górę, musimy tutaj zrobić taki mały myk, niezbyt skomplikowany. Ok, jesteśmy u góry. Zabieramy sobie... To jest taki kluczyk. Będziemy tutaj dysponować w następnym levelu. To jest wszystko ze sobą zresztą nawet połączone, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy w kolejnym levelu, bo wszystko tutaj się łączy ze sobą. Będziemy mieli do dyspozycji takiego zabawkowego skarabeusza i to jest klucz do nakręcania. Na pewno pamiętacie takie zabawki na kluczyk, nakręcało się i one działały przez pewien okres czasu. I tutaj ten skarabeusz będzie działał na dokładnie tych samych zasadach. Otworzyło nam się teraz przejście głównej sali i lecimy w tamtym kierunku. Co my mamy tutaj teraz zebrane z tych skarabeuszy? Black Beetle and Broken Beetle. Przypuszczam, że ten Broken nie będzie nam do niczego pasował, bo właśnie tutaj są miejsca, w których są prawidłowe te skorupy skarabeuszów, a i są takie broken, czyli uszkodzone. W zasadzie one nam nie będą potrzebne do niczego. Wydaje mi się, że powinniśmy teraz udać się tutaj, aczkolwiek nie jestem pewna. Nie. Pójdziemy tutaj sobie na samym końcu. W takim razie może pójdźmy sobie tu. Tutaj teraz przeskoczymy do kolejnego etapu, do kolejnego poziomu. Natomiast my jeszcze tutaj oczywiście wrócimy na 100%. Natomiast ja potrzebuję tutaj zebrać właśnie jedną skorupę tego skarabeusza. Ona mi będzie potrzebna. Najpierw wskakujemy tutaj, bo tutaj pod wodą, jak się tylko tu dostanę. Dostać się jeszcze nie jest tak źle, ale gorzej jest stąd wypłynąć z powrotem. Ok. Nie wiem, czy to teraz mi będzie do czegokolwiek potrzebne. Ok, nawet się udało. Nie było tak tragicznie. Chociaż ja bardzo często tutaj potrafiłam utknąć w tym miejscu. Dobra, lecimy sobie szybciutko. Na razie jako tako nie będziemy jakoś specjalnie zwiedzać tutaj tych pomieszczeń. Ja potrzebuję się dostać tylko i wyłącznie po tego skarabeusza. Tylko gdzie to było? Gdzie to było, moi kochani? Może u góry? Ja tego na razie tutaj może nie będę, albo będę rozbijać. Jak już tu jestem, to będę rozbijać. Gdzie się po tego skarabeusza szło? Dobra, chyba widzę gdzie. Tu nie ma nic. Chyba to będzie tutaj. Tak jest. Kolejne drzwi. I tu będzie chyba tak. Nie? Tak, nie? Nie wiem. O kurczę, mamy zjazd. Nie wiem, co mnie tam czeka, więc sobie to zasejwujemy. Aha. Chyba to schrzaniłam, co? Okej, mamy skarabeusza. Pięknie. I chyba to jest ten, którego właśnie potrzebowałam. On nie będzie ani popsuty. To Black Beetle, Broken Beetle. Okej. Teraz musimy się tylko stąd wydostać. Tam było jakieś przejście? Nie, tam nie ma nic. Normalnie tą samą drogą, bo teraz tutaj już ta pochylnia zamieniła się jakimś magicznym sposobem. Oho. Nie wiem, jak to się stało, że się nie podpaliłam, ale okej. Zamieniła się w schody. Nie wiem, jakim cudem ja się nie podpaliłam w tym momencie, ale w porządku. No i chyba jeżeli chodzi o tą wizytę w tym levelu, według mnie to by było na tyle. I ja bym sobie teraz stąd wyszła z powrotem. Weźmy sobie, nie wiem, czy podwójką jest shotgun, podwójką. Ja chcę tą pipkę zabić, nie będzie ona... Wow! Ale ja nie chcę, babo, żebyś ty mi strzelała w tego... No jeszcze tyle nie... No, jeszcze tyle nie straciłam amunicji na głupią harpię. Okej. Teraz musimy się udać tutaj. Czy jeszcze... O! Ja jeszcze tutaj powinnam mieć jakąś... Tak, dokładnie. Lecimy. Dokładnie. I tutaj... Oh. Dlaczego ja nie mogę zmienić broni bez sensu? Dobra. I tutaj, moi drodzy, mamy te skarabeusze do wtryknięcia. Mamy bodajże dwa. Tak, dwa, których możemy użyć. I pozostałe dwa musimy znaleźć tutaj w tych pułapkach. Wiem, że do któregoś przejścia Nie musimy w ogóle wchodzić, bo obydwa bodajże są uszkodzone te skarabeusze. Nie wiem, zobaczymy. Dobra. Tak, zabieramy sobie pierwsze. Oczywiście wyskoczą nam małe skarabeuszka. Skarabeuszki. Dobra. I wracamy sobie tą samą drogą, tak jak w poprzednim przypadku. Mamy tą drogę teraz w postaci schodów. Sprawdzimy sobie, czy możemy bez problemu włożyć naszą zdobycz w tą piramidkę. Bo w tej piramidce, moi drodzy, właśnie będzie ten zabawkowy skarabeusz. Ok, zgadza się. I kolejne. Weźmy sobie już apteczkę. Tutaj już chyba nie będzie żadnego podwójnego, tak mi się wydaje. Nie, nie ma. To co? To możemy sobie normalnie od razu wracać. Tylko przepraszam Was za te zapisy, ale nie chciałabym tutaj powtarzać bezsensownie takich naprawdę prostych sekwencji. Jeżeli uda nam się teraz tego skarabeusza tutaj włożyć, to ja myślę, że droga do tego trzeciego pomieszczenia, do tej trzeciej pułapki nie jest nam do niczego potrzebna. I wszystko się zgadza. Mamy wszystko. Zabieramy skarabeusza. Połączymy sobie go z kluczykiem teraz. Zgadza się. I ja sobie to teraz w tym momencie zapiszę. I lecimy z powrotem do tamtego naszego levelu, z którego wzięłam ten jeden dodatkowy. Poczekajcie, już nie wiem, czy to powinnam iść tutaj. Czy to jest tak zakręcone? Tak, tutaj. No dobra. Już się stąd wracać nie będziemy. U góry mamy załatwioną sprawę. Teraz tak. Nie. Dobra. Co dalej? I tutaj chyba... Aha, jeszcze... I za chwilkę będziemy musieli użyć naszej zabawki. Pokażę Wam, do czego ona służy. Właśnie. Stajemy sobie w miarę prosto tutaj na, tej czarnej kropce, żeby też nam to nie wiadomo ile czasu nie zabrało, bo ten skarabeusz, nieważne w którym miejscu byśmy go postawili, on musi sobie na tą kropkę najpierw najechać, odbyć swoją drogę, odblokował nam tutaj pułapki. I zabieramy sobie go z powrotem. Co dalej? Idziemy sobie może najpierw tędy. Tutaj będą ostrza, uwaga. I teraz powiem Wam, jaka jest tutaj akcja z tym skarabeuszem. My bodajże możemy go użyć 3 albo 4 razy. Nie wiem, czy nawet nie 3. Znaczy się, czwarty jest taki chyba bodajże ostatni. A ja Wam powiem, jaka jest, czy to ma w ogóle znaczenie. Owszem ma, bo jeżeli chcemy zdobyć sekret z tego levelu, to właśnie nie powinniśmy używać go w niepotrzebnym miejscu. A takowe miejsce jest, w którym notabene możemy dostać się do punktu wyjścia. Natomiast Kurde. Natomiast nie musimy wcale tego robić. Słuchajcie, mamy dwie drogi. Mamy tutaj drogę na lewo i tutaj radzę tego skarabeusza nie używać, ponieważ jak przejdziemy się tutaj do końca korytarza, to znowu musielibyśmy użyć skarabeusza i to by były dwie niepotrzebne próby. Natomiast gdybyśmy to zrobili, na samym końcu można się wspiąć na górę i kurde, i ukrócić sobie troszeczkę drogę. Natomiast my pójdziemy w inną stronę. My sobie pójdziemy tutaj. Zrobimy sobie save'a. I użyjemy naszego skarabeusza. Dobra. Zabieramy łobuza. Lecimy dalej. Aha, tu mamy kolejną. My zdobyliśmy póki co rękę bodajże, tak? Z tego naszego pancerza. Już się zamotałam. Dwie ręce mam, ok. Wow. To było niepotrzebne. Co jest tutaj? Nic tu nie ma. Dobra, mamy kolejny grobowiec. Tutaj troszkę tego będzie, wam powiem, do ogarnięcia tych pomieszczeń, ale wbrew pozorom to jest tylko takie początkowe wrażenie. Nie jest tak źle. Tu mamy zamknięte drzwi. Nie chciało mi się czekać, aby ją rozwalić. Tu mamy zamknięte drzwi, ale co mamy tam dalej? Tutaj jest coś jeszcze. Tutaj jest. No dobra, zejdźmy sobie może najpierw tu na dół. Tu mamy tylko bełty, tak? Nic tam na dole więcej nie ma? No może nic, ok. Dobra. Co my mamy tutaj dalej? Tutaj mamy dźwignię. Użyjemy sobie jej. Aha, i otwierają nam się tu drzwi. No i słuchajcie, jesteśmy... O ty! Ile mam tych bełtów? 49, a spoko. Słuchajcie, tutaj mamy taką sytuację, że wróciliśmy się tutaj do tego pomieszczenia, w którym mogliśmy bez sensu użyć tych dwóch skarabeuszy. Tak. Zróbmy sobie to tak. Wskoczmy tu na górę. A gdybyśmy poszli tamtą drogą, gdzie musielibyśmy użyć tych dwóch skarabeuszy jako zabawki, to pokażę wam, którędy byśmy sobie wyszli. Więcej, może więcej to, co ja teraz robię, większą ilość czasu to zajmuje, ale jeżeli chcemy mieć sekret, no to warto. Okay. Tutaj mamy bełty. Tu możemy sobie wziąć... Tu będzie kolejne. Czekajcie, bo nie pamiętam. Tu chyba powinien być jeszcze jeden sarkofag. Ja sobie to zapiszę, bo nie jestem niestety teraz tego pewna, co mnie tutaj czeka. Tak. Mamy sarkofag. Ok. Ja bym sobie darowała zabijanie tego... pacjenta. I słuchajcie, tędy byśmy się dostali. Tutaj są te skarabeusze podwójne, właśnie, które byśmy zużyli niepotrzebnie. Ja sobie tutaj wejdę z powrotem na górę. Ominiemy sobie tego frędzla. Zeskoczymy sobie w dół. To mamy załatwione. Co dalej? No i właśnie co dalej? Szczerze mówiąc, nie wiem. Powinny nam się tu otworzyć takie drzwi. O! I są otwarte. I tu mamy jeszcze jeden grobowiec. Czy ja kogoś słyszę? Ja kogoś słyszę, ewidentnie. Dobra. I mamy sobie teraz artefakt, tylko zabijcie mnie, ja nie pamiętam, gdzie powinniśmy go użyć. Prawdopodobnie się gdzieś wróci. Aha, tu chyba na samym początku, tak? Nie, nie, poczekajcie. Gdzie on był do użycia? To było tak. Poczekajcie, poczekajcie. Chyba się troszkę pogubiłam. Czy ja byłam tutaj? Aha, jeszcze jest tu jakieś, ale to jest wszystko chyba... A nie, tu nie byłam. Ok. Tutaj trzeba będzie użyć tego artefaktu i w zasadzie to jest tyle, bo tam przejdziemy sobie jeszcze do ostatecznej sali. I teraz tak, mamy tutaj podwójne chyba skarabeusze, tak? I mamy tutaj. I ja Wam tylko tyle powiem, że to jest ostatni raz, kiedy możemy sobie użyć tej zabawki. Mam nadzieję. Dostanę szału, jeśli nie. Okej. A, ja bym chciała... Sekret już zaliczony. Ja Wam teraz chcę jeszcze zaprezentować, co się stanie, jeżeli ja puszczę tą zabawkę tam z drugiej strony. Jeżeli bym nie wykorzystała... Jeżeli bym wcześniej wykorzystała te próby puszczenia tej zabawki. Zapiszmy to. No. No i jak no? No, zobaczcie, widzicie? I ona by się w tym momencie rozleciała, wybuchłaby po prostu, bo ona już jest zepsuta. Wykorzystaliśmy limit jej użycia. Okej. Dobra, pamiętam to pomieszczenie. Bardzo ciekawa sprawa. Weźmiemy sobie proforma apteczkę i zobaczcie. Powstał nasz posąg ze złota. I teraz ten posąg będą atakowały harpie. I w momencie, jeżeli one będą atakowały ten posąg, to będzie mi zabierać HP. Więc naszym zadaniem będzie je zabić jak najszybciej. Kurczę, powiem Wam szczerze, że nawet sprawnie to poszło. Aktualnie mamy około 30 minut odcinka, więc myślę, że tak w 40, niecałych 40 się zmieścimy, bo myślę, że na końcu jeszcze z tego co kojarzę powinna być walka, ale nie chcę za bardzo spoilerować. Ja sobie tutaj wyciągnę. Powinna być jeszcze jakaś jedna. Albo to była na razie tylko ta. Kto to wie? Czekajcie, tu mogę iść. Mogę iść na drugą stronę. Nie wiem, gdzie mam się udać, szczerze mówiąc. Chyba na drugą stronę. Okej, nie słyszę żadnej harpii. Dobra. Udało się. Nic tutaj nie mamy. No dobra. Tutaj może tego pana sobie od razu zlikwidujemy, bo on mi tu tylko będzie przeszkadzał. Tak, mała apteczka i zapis. Słuchajcie, tutaj musimy się naprzeciwko dostać. Musimy mieć artefakt, który będziemy mogli włożyć sobie tam na środek tego czegoś. Chyba już nic nie powinno latać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, lecimy znowu. I drugą dźwignię potraktować w ten sam sposób. Załatwiliśmy ją, więc myślę, że naszej podobiźnie nic nie grozi, przynajmniej w tej chwili. Ale chyba już nikt więcej nie wyleci, z tego co kojarzę. Dobra, teraz tak, musimy się dostać tutaj do tych pomieszczeń. Aha. Czy z tej strony też ktoś jest? Nie. Tylko z tej. Aha, jeszcze tak, jedyneczkę. Dobra, mamy apteczkę. No i świetnie. Zobaczmy jeszcze, co jest po drugiej stronie. Ja to zapisywałam w ogóle? Chyba tak. Jestem zakręcona. Mhm. Czyli trzeba było obydwa fragmenty zdobyć. Na pewno musimy je ze sobą połączyć. Na 100%. Tak jest. Ale mnie zaskakujecie, panowie. Okej, kojarzę to. Więc musimy się tu dobrze przygotować. Weźmy sobie jeszcze... Tak. Ja bym może właśnie wzięła ten granatnik. Tak sobie myślę. Będą tutaj strażnicy, którym będziemy musieli stawić czoła. Ja bym postawiła na to. No i są nasi strażnicy. Okej, to chyba się nie sprawdza. Okej, wydaje mi się, że mamy już wszystko. Spójrzmy może. Kurde, tam było. Mamy tak, tors, noga, noga, ręka, ręka. Pięknie. Więc moi drodzy, z mojej strony to by było na tyle. A za chwilkę zakończamy sobie ładnie ten level i myślę, że już niebawem się spotkamy w następnym odcinku. Także z mojej strony to tyle. Do usłyszenia. Cześć. Congratulations! You survived to fight another day. I trust that you now have all the armor. Jean-Yves shall be escorting us to Cairo, not entirely of his own free will, I admit. A simple trade, his life for the armor of Horus. Do not take too long thinking it over. Yours apologetically, Werner.